są trudności, które w porównaniu ze szczęściem nie mają żadnych granic. Wciąż pomagamy następnym skrzywdzonym zwierzętom, niezależnie od ich gatunku. Mamy coraz więcej uratowanych psów, w tym wiele małych szczeniaków. Dajemy im wszystko, co los wcześniej im zabrał. Traktujemy ich nie jak zwierzęta, a prawdziwych przyjaciół, których miejsce jest już na zawsze w naszych sercach. Tak bezwarunkowo. Moim marzeniem i tych wszystkich skrzywdzonych psów jest to, aby one już zawsze czuły się komfortowo i bezpiecznie. Naszym marzeniem, a zarazem ogromną potrzebą, jest wybudowanie tak długo wyczekiwanego azylu. Azylu, który stanie się miejscem, w którym psy po przejściach zaznają upragnionego szczęścia, miłości, opieki, a przede wszystkim bezpieczeństwa, niezagwarantowanego kosztem ograniczenia wolności. Azylu bez ogromnej ilości kojców, ze całkowicie ogrodzonego, ogromnego terenu, gdzie psy będą żyły razem pod moją i innych pasjonatów opieką. Azylu, w którym cała przestrzeń będzie dawała tym wszystkim zranionym zwierzakom ciepła i komfortu. Azylu, gdzie żadne zwierzę nigdy nie poczuje się tak, jak czuje się uwięziona istota. Azylu z domowymi warunkami, rodzinną opieką i indywidualnym podejściem do każdego psa. Kochani, pracujemy z psami, wyciągamy je z najbardziej dramatycznych problemów, bo z pasją zwyciężamy z wieloma przeciwnościami. Jednak przeciwności, jaką jest brak ogromnych funduszy na budowę azylu, sami nie przezwyciężymy. Proszę Was bardzo, kochani. Jeżeli razem udźwigniemy tę inicjatywę, jestem pewna, że wiele psów, jak i ja sama, będzie Wam niezmiernie wdzięcznych do końca swych dni za podarowanie życia, którego każdy z tych czwornożnych przyjaciół zawsze pragnął. Nie zamkniemy zwierząt w kojcach, nie pozamykamy w ciasnych boksach. Budową azylu zagwarantujemy im miejsce odnowy, odnalezienia zaufania do człowieka, integracji z innymi zwierzętami, a przede wszystkim tak bardzo potrzebnej każdemu zwierzęciu wolności i bezpieczeństwa w domowych warunkach. Wybudujemy najszczęśliwszy azyl dla skrzywdzonych psów. Oazy i schronienie przed koszmarem tego świata, które każdy z nich już tak dobrze zna. Jeżeli możesz, pomóż mi pomóc kolejnym potrzebującym zwierzętom.